Dzień dobry, Kinga Kulik. Witam w kolejnej części z serii filmów instruktażowych Jak korzystać z systemu analizy orzeczeń sądowych. W tej części porozmawiamy sobie trochę o wskazówkach, które mogą być pomocne przy wyszukiwaniu. W zasadzie je sobie podsumujemy, bo większość została omówiona na poprzednim filmie. Opowiemy sobie też trochę o pułapkach związanych z wyszukiwaniem w systemie analizy orzeczeń sądowych. Przechodzimy teraz do wyszukiwarki. Pierwszą rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, może trochę zachęcić, chociaż nie zawsze, nie w każdym przypadku będzie to działało, że jak zaczynamy szukać obszaru, który nas interesuje, a jeszcze nie do końca mamy go rozpoznanego, albo na przykład chcemy się dowiedzieć, jak konkretny przepis był rozumiany, czy jak sąd go stosował, to polecam sprawdzenie w pierwszej kolejności, jak rozstrzygał Sąd Najwyższy w danej kwestii. Co prawda nie mamy w Polsce prawa precedensowego, ale jeżeli przeczytamy sobie kilka wyroków sądów powszechnych, to zobaczymy, że one czasami powołują się na to, jak Sąd Najwyższy rozstrzygał daną kwestię. Niektóre rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego stają się też tak zwaną zasadą prawną, która już jest dla sądów wiążąca. To wszystko służy jednemu celowi, żebyśmy mieli pewność, że w podobnej sprawie przepisy będą rozumiane w sposób podobny i ta linia orzecznicza będzie jednolita. Nie zawsze się tak dzieje, ale to jest ta sytuacja, do której się dąży. To, co jeszcze może być dla nas pomocne, to wspomniane wcześniej słowa kluczowe. Słowa kluczowe pojawiają się, tak jak powiedziane w poprzednim filmie, tylko i wyłącznie przy sądach powszechnych, więc żeby je znaleźć, trzeba zaznaczyć opcję w organie orzekającym sąd powszechny albo dowolny. I wówczas, klikając na dodatkowe kryteria, musimy kliknąć sąd powszechny. Wtedy w dodatkowych kryteriach pojawi nam się słowo kluczowe na dole. Jeżeli zaczniemy wpisywać pierwszą literę, to system nam podpowie, jakie w tej chwili słowa kluczowe w bazie się znajdują na tą literę. To jest o tyle cenne, że bardzo zawęża nam wyniki wyszukiwania, ale nie możemy sobie tu wpisać dowolnego słowa, ponieważ to są słowa, które sądy przypisują konkretnym sprawom w swoich wewnętrznych systemach. Więc ta lista ciągle się zmienia, nie jest ustandaryzowana i nie można stworzyć takiej jednego zbiorczego zestawienia wszystkich słów kluczowych właśnie ze względu na te zmiany i na to, że one są różnorodne, zależą od tego, jaki kontekst tej sprawie nada dany sąd. Kolejna cenna dla nas rzecz to są ustawienia w szukanej frazie. Szukana fraza to jest takie pole, gdzie możemy bardzo szeroko wpisywać sobie różne sformułowania. Wpiszmy sobie na przykład kara grzywny, szukaj orzeczeń. System nam teraz pokazuje wszystkie orzeczenia, które przywołały słowo kara, ale słowo grzywna i niekoniecznie łącznie. Czasami łącznie, czasami osobno. Jeżeli zależałoby nam na tym, żeby one występowały łącznie, trzeba by było nadać tutaj nawias, cudzysłów i wtedy po kliknięciu na szukaj orzeczenia, no może być trudno znaleźć, bo to jest dość specyficzna konstrukcja. Teraz zobaczymy, czy coś znajdzie, jeżeli nie, spróbujemy na innej frazie. Znalazł. Odmienia nam, ponieważ system rozumie gramatykę języka polskiego, odmienia te słowa, ale znalazł orzeczenia tylko te, w których to występuje łącznie. Możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Możemy poszerzać wyniki, czy zawężyć to w zależności, dopisując operator OR, a rozszerzać, dodając na przykład jeszcze jedno pole nagana. Wtedy on znajdzie nam wszystkie słowa, też z odmianą, które zawierają przynajmniej jedno z tych słów. Mogą je zawierać łącznie, ale zawierają przynajmniej jedno. Możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chcemy, żeby system wyszukał wszystkie kary grzywne, ale nie zawierał nagany, to przed naganą wstawiamy znak minus.
tutaj w tych wyszukiwaniach może to nie być tak widoczne, bo nie mieliśmy takiego orzeczenia wcześniej, które nam wprost pokazywało nagane, więc spróbujmy zrobić to w zestawieniu kara grzywny, nie chcąc, żeby pojawiło się słowo grzywna. Sprawdźmy, jak to zadziała. Jakieś okno nam to wskoczyło. No i rzeczywiście mamy orzeczenia, widać to na podświetlonych pomarańczowych polach, które tylko zawierają słowo kara. Tutaj, jeżeli zwracamy teraz uwagę na orzeczenia, słowa kluczowe pojawiają się też tutaj z boku konkretnych rozstrzygnięć. Jeżeli na nie klikniemy, to system wyszuka nam wszystkie orzeczenia, które z tym słowem kluczowym się wiążą i potem już na tej liście będziemy widzieć, że tylko takie słowo kluczowe albo przynajmniej takie słowo kluczowe się pojawi. Wchodząc na poszczególne orzeczenie, chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Podstawa prawna. Jeżeli to jest podstawa prawna, która nas interesuje, to klikając na nią, system wrzuci nam wszystkie orzeczenia, które zostały wydane na tej podstawie. Niżej mamy powołane przepisy. Jak widać, to są nazwy aktów prawnych. Jeżeli na nie klikniemy i zielone pole nam to podpowie, przywołamy wszystkie orzeczenia, które powoływały się na te przepisy i na konkretne artykuły, które tutaj mamy również zaznaczone przy tym akcie prawnym. I tak się stało. Tutaj to też widzimy w powołanym przepisie. Mamy również obok danego aktu prawnego takie malutkie okno, kwadraciki, teraz zaznaczyłam je na niebiesko, które nas przeniosą do dziennika ustaw, w którym dany akt prawny się znajduje. Wróćmy jeszcze do tego okna. To są pewne podstawowe rzeczy odnośnie wyszukiwania, które będą dla nas cenne. A teraz porozmawiajmy o pułapkach. Jeżeli pojawiamy się od razu w oknie wyszukiwania, widzimy, co wprawniejsze oko pewnie zauważyło, że system przeniósł nas do przeszłości. Czyli pierwsze orzeczenia, które ułożone są chronologicznie, wyrzucają nam dziwne daty. 3013, tak jak w tym przypadku, niżej 2101. To oznacza, że doszło do pomyłki na etapie wprowadzenia orzeczenia w danym sądzie. System analizy orzeczeń sądowych ich nie weryfikuje, bo zasadą jest nieingerowanie z zasady w treść. Czasami wprowadza korekty, ale tylko w oczywistych omyłkach. Ale te błędy w datach są dosyć marginalne, bo widzimy, że już po trzecim pojawiają się już te 2016 rok i niżej. Kolejna pułapka widoczna przy organie orzekającym jest taka, że jak zaznaczymy sąd powszechny, to pojawia nam się lista sądów i to wszystkich sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, co nie oznacza, że orzecznictwo tych sądów w pełni znajduje się w systemie analizy orzeczeń, ponieważ niektóre z tych sądów w ogóle nie publikują orzeczeń sądowych. Tak jest na przykład w sądzie rejonowym w Lubartowie. Wpisujemy go, system nie znajdzie nam tych orzeczeń, ponieważ ten sąd ich nie publikuje. Czyścimy listę kryteriów, spójrzmy jeszcze raz na nią. Mamy listę sądów i pod spodem na szaro zaznaczony sąd administracyjny i literka I. Dane nie zostały nam udostępnione przez Naczelny Sąd Administracyjny. To jest stojące przed nami wyzwanie, żeby przekonywać sąd administracyjny, że ma to ogromne znaczenie dla nas, żeby mieć dostęp do informacji prawnej, do wiedzy prawnej, jak to prawo jest rozumiane, jak jest stosowane przez sądy. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to podstawa prawna w dodatkowych kryteriach. Mamy tutaj już nawet literkę I i w zasadzie mamy to wszystko wytłumaczone. Chodzi o to, że system wyszukuje, tu znowu mamy sposób niestandardowy opisywania tego przez sądy, system może wyszukiwać różne orzeczenia w zależności od tego, czy co wpiszemy, czy artykuł 23k.c., czy wpiszemy artykuł 23 kodeksu cywilnego. Może nam nie wyszukać tych wówczas, które będą miały tylko k.c. Na to też warto zwrócić uwagę. To, o czym warto pamiętać, to oczywiście jeszcze zasady aktualizacji. Nie wszystkie sądy aktualizowane są od razu. Od razu aktualizowane są orzeczenia sądów powszechnych. Pozostałe muszą być aktualizowane ręcznie i dzieje się to przynajmniej raz na kwartał. Jeżeli będziecie testować system, widzieć jakieś niedoskonałości, które niewątpliwie są, ale staramy się je ciągle poprawiać, macie pomysł, na jaka funkcja by była przydatna i macie umiejętności, żeby to zrobić, zachęcamy do kontaktu, ale zachęcamy też do tego, żeby się tymi wątpliwościami po prostu dzielić. Można to zrobić pisząc na adres saos@saos.org.pl lub na mój adres mailowy kinga
kontakt@kulik.sieciobywatelska.pl. Dziękuję za uwagę i skutecznego wyszukiwania.